Dzień dobry, to jest program Rozmowa Dnia. Małgorzata Liskupińska, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu w regionie. Dlatego moim i Państwa gościem jest Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani marszałek, zacznę od tego, o czym mówi Światowa Organizacja Zdrowia, że rośnie obciążenie chorobami nowotworowymi. W ciągu 30 lat liczba nowych przypadków wzrośnie o 77% i tak będzie też z pewnością w Polsce i w naszym regionie. Państwo przekazaliście dzisiaj pieniądze, czy właściwie podpisano umowę na przekazanie dodatkowych pieniędzy dla Opolskiego Centrum Onkologii i to jest takie działanie w stronę właśnie wzmocnienia tej jednostki. Czy to nam wystarczy? Nie wiem, czy wystarczy, ale na pewno bardzo pomoże, bo to prawie 2 miliony złotych ze środków samorządu województwa opolskiego na remont i poprawę warunków funkcjonowania przychodni onkologicznej. To bardzo potrzebne działanie, dlatego że o tym, iż nasza opolska onkologia jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o świadczenie usług, wszyscy wiemy, ale chodzi o to, aby również zapewnić jak najlepsze warunki te lokalowe dla pacjentów i dla pracowników, a w poradniach onkologicznych tylko w ubiegłym roku udzielono ponad 80 tysięcy różnych porad. To pokazuje skalę potrzeb, a dla nas bardzo ważne jest, aby nie tylko wysoki był poziom świadczonych usług, ale również, aby w jak najbardziej komfortowych warunkach te porady mogły być udzielane. Tak, ten remont tam cały czas trwa, modernizacja właściwie jednostki, bo i dobudowana jest nowa część. No, przychodnia jest też przecież remontowana stale. Tak, cały czas dbamy o to, aby inwestować w szpitale, w poradnie. Tutaj zadbaliśmy również, aby wykorzystać potencjał obu jednostek, czyli zarówno Opolskiego Centrum Onkologii, jak i Szpitala Wojewódzkiego. Dzięki temu, że wybudowany został łącznik, te dwa szpitale funkcjonują już właściwie wspólnie, wykorzystując swoje potencjały. Również w ramach tego remontu zostanie zamontowana poczta pneumatyczna. To takie urządzenie, dzięki któremu wycinki, które są pobierane, mogą być transportowane właściwie już bezobsługowo do osób, które już badają te tkanki. Także inwestujemy zarówno w lokale, jak i w sprzęt, jak i oczywiście w szkolenia kadr medycznych. No właśnie, kadra medyczna to jest ta nasza bolączka, no nie tylko nasza, nie tylko naszego regionu. Czy też tych lekarzy starczy? Bo cały czas mówimy o tym, że potrzebujemy lekarzy właściwie wszystkich specjalizacji. Tak, ale dzięki temu, że mamy Wydział Medyczny, który już w ubiegłym roku, można powiedzieć kolokwialnie, wypuścił pierwszych absolwentów, mamy już coraz więcej osób, które są na stażach, które odbywają swoje przygotowania do zawodu lekarza. To wszystko dzieje się, w związku z tym ja jestem już taką, można powiedzieć, optymistką, jeżeli chodzi o ilość, o kadry medyczne. Oczywiście to chwilę jeszcze potrwa, dlatego że cykl kształcenia lekarskiego to nie tylko czas studiów, ale również czas, w którym lekarze już pracują, ale przygotowują się do swoich specjalizacji. To wszystko dzieje się. Ważne jest również dla nas to, aby młode lekarki, lekarze, którzy zaczynają pracę w naszym regionie, mogli się kształcić, mogli się rozwijać i to zarówno jeżeli chodzi o tą stronę medyczną, jak i o swoje badania naukowe. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa nasz Uniwersytet Opolski. Wszyscy staramy się współpracować tak, aby jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał. Tak, ale jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym Opolskim Centrum Onkologii, to czy tam już zapanował spokój, bo no, słyszeliśmy ostatnio,
że trwały negocjacje związków zawodowych razem z dyrektorem Centrum Onkologii na temat wyprowadzenia części pracowników. Chodzi tutaj o, nazwijmy to, usługi sprzątające. To, co dla mnie jest najważniejsze, że osoby, które tam pracują, nadal będą mogły pracować w tym samym miejscu, na tych samych stanowiskach, na tych samych warunkach płacowych. Zmieni się jedynie pracodawca. Dyrektor bardzo długo negocjował ze związkami zawodowymi. Proces trwał już od właściwie listopada ubiegłego roku. No niestety ta fluktuacja kadr i to, że jesteśmy społeczeństwem, które żyje na coraz większym poziomie i coraz trudniej jest znaleźć pracowników, którzy chcą wykonywać te najprostsze zadania. A są przecież niezbędni w każdej placówce. Dokładnie tak, dlatego taka zapadła decyzja. Tak jak mówię, dla mnie jest najważniejsze to, że osoby, które pracują tam i chcą dalej pracować, będą mogły to wykonywać w tym samym miejscu, na tych samych warunkach płacowych i w tym samym miejscu. Pani marszałek, co jeszcze dzieje się takiego najważniejszego w tym naszym zdrowiu? W zdrowiu regionu. Wydaje się, że wakacje są takim momentem, kiedy trochę odchodzimy i o tym nie myślimy, a inwestycje trwają. Inwestycje trwają. Dla mnie bardzo ważne jest to, abyśmy cały czas pokazywali mieszkankom, mieszkańcom naszego województwa, że naprawdę zależy nam na ich bezpieczeństwu zdrowotnym. To inwestycje właściwie we wszystkich naszych jednostkach, ale również stały kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy po konsultacjach planu transformacji, który mam nadzieję od stycznia przyszłego roku zostanie tak zaktualizowany, abyśmy mogli wykorzystać środki europejskie na dostosowanie całego systemu szpitalnictwa i ochrony zdrowia w naszym regionie do wyzwań, które stoją przed nami. Tutaj bardzo ważna rola również działań profilaktycznych. Ta profilaktyka za chwilę wejdzie do szkół. My tutaj od lat prowadzimy, jesteśmy uczestnikami takiego programu szkół i przedszkoli promujących zdrowie, ale ważne jest to, abyśmy to wszyscy naprawdę zrozumieli, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas, jakie organy prowadzące możemy inwestować w infrastrukturę. Dbamy o to, aby ten potencjał zainwestowanych pieniędzy w sprzęt medyczny był cały czas jak najlepiej wykorzystywany, aby urządzenia pracowały może nie 24 godziny na dobę, ale przynajmniej przez te 10 do 12 godzin, ale dużo zależy również od naszego indywidualnego zaangażowania i od naszej świadomości. Tak, czyli żeby pacjenci, którzy mają taką potrzebę i taką świadomość, samoświadomość, że muszą o siebie dbać, mogli mieć możliwość robienia tych badań profilaktycznych. Dokładnie tak, abyśmy się badali, abyśmy korzystali z poradni, między innymi dlatego inwestycje w poradnie onkologiczne, ale również inwestycja w inne obszary, bo to po prostu nam jest potrzebne. Tak, i to przełoży się na nasze zdrowie. Dokładnie tak. Pani marszałek, bardzo dziękuję. Ja Państwu oczywiście mogę obiecać, że my będziemy przypominać o wszelkich akcjach profilaktycznych, tak żebyście Państwo mogli dbać o siebie. No i żebyśmy po prostu zdrowi byli. Takiego mogę Państwu życzyć chyba zdrowego, spokojnego wieczoru.